Hejo, hej! Mam ją Iwona i zapraszam Cię na vlog, z Austrii. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jak tak zostańcie na dłużej na świecie w moim życiu. Razem z siostrą zdawałyśmy się, że pójdziemy na wyciąg w Zetterzelt. Nasi rodzice stali tutaj troszkę niżej, po prostu już nie szli pod wyciąg. Potem szłyśmy przepięknymi trasami widokowymi, no i też trasami górskimi. Niestety nie zdobyłyśmy tutaj żadnego szczytu, ale po prostu chciałyśmy pochodzić, też miałyśmy trochę mniej czasu. No i cóż, wszędzie. W wielu miejscach są krowy, które się pasą, koło których możemy iść, które wręcz moglibyśmy dotknąć, ale pamiętajmy, że to są wciąż zwierzęta, które mogą coś nam zrobić. Trasa była bardzo łagodna, stroma, dopiero zaczyna się za tym zakrętem, który tam mogliście przed chwilą zobaczyć. I powyżej też jest jeziorko. Niestety my już tam nie poszłyśmy, po prostu już nie miałyśmy na to czasu, ale warto tam wrócić i przejść się dalej. Ogólnie tutaj te trasy są niedaleko Lienzu i właśnie w Lienzu niestety nie zdążyliśmy zwiedzać, taki był nasz plan na ten dzień, no ale plany nie zawsze wychodzą i też z tym trzeba się liczyć. Kolejka ma dwie różne części. Pierwsza część to jest część gondolowa, którą my nie jechaliśmy, no i z miasteczka Lienz da się wyjechać właśnie do pierwszej części i potem drugą na szczyt. Tak z biegiem czasu żałujemy, że nie wyjechaliśmy od samego dołu, tylko właśnie jechaliśmy autem do pewnego momentu, a potem dopiero drugą częścią kolejki, bo warto, no jak będziecie tam w tych okolicach, to jedźcie od samego dołu na sam szczyt, nie będziecie tego żałować, wierzcie mi. My już wróciliśmy na nocleg, dzisiaj mieliśmy taką mieszankę w ogóle, bo byliśmy w górach, ale część wyjechaliśmy autem, część wyjechaliśmy wyciągiem, a potem tam sobie spacerowałyśmy z siostrą około 2 godzin po szczytach i też po takich pięknych miejscach widokowych, było przepięknie. Mi się bardzo podobało i z chęcią bym tam wróciła, po prostu bym pochodziła trochę dalej, trochę więcej, bo nasi rodzice tam nie szli, bo stwierdzili, że nie chcą, też nie mają siły, więc oni zostali trochę wcześniej, a my sobie tam trochę pochodziłyśmy. No i ogólnie w Austrii jest przepięknie, po prostu z każdej strony są góry, jest cudnie, mi jak na razie bardzo się podoba. Wiedziałam, że to będzie pięknie, ale nie sądziłam, że będzie aż tak pięknie, że po prostu z każdej strony, nieważne gdzie się pojedzie, to jest co oglądać i jest czym się zachwycać. Nieważne, które wzniesienie, nieważne, które właśnie szczyt. No i też tutaj są świetne drogi, bo w sumie wszędzie da się dojechać autem, prawie wszędzie jest asfalt, no i to jest ogromny plus. No i w sumie na razie tyle, bo jestem zmęczona, muszę przyznać, troszkę się słońce nam dało we znaki. Teraz ogólnie troszkę pada deszcz, troszkę tak kropi, ale no mam nadzieję, że gdzieś będzie tęcza widoczna, ale nie jestem pewna. My teraz tu chwilę przyszliśmy odpocząć, no i może tutaj pochodzimy po naszej miejscowości Globskirchen, tak chyba to się mówi, żeby tutaj w ogóle ją troszkę poznać i zobaczyć, co jest. Ojejcie, ale to jest orzeźwiające, jak tak kropi na ciebie deszcz, to po prostu jest przecudne uczucie. No i jeszcze jutro tu mamy cały pełny dzień, który mamy w planie wyjechać na 3000 metrów, zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy nie. No i w sumie w czwartek już wracamy do domu, więc tak jesteśmy tutaj od niedzieli, cała niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, no i czwartek już wracamy do naszych rejonów, do Polski. Ale wiem, że kiedyś tu będę chciała na pewno wrócić w te rejony i też w inne rejony, no bo jest przepięknie, to są... Jest tutaj masa gór, to nie jest tak jak w Polsce, że mamy 1-2 szczyty i po prostu przepełniony jest ludźmi. Tutaj jest tych ludzi o wiele mniej, bo po prostu oni się bardziej rozkładają w różne miejsca, w różne rejony. I jest przyjemniej po prostu, no bo nie ma tłumu, nie ma wpychających się ludzi wszędzie, przepychania się, tylko po prostu faktycznie można tą przyrodą pooddychać i ją poczuć. Nawet jak się gdzieś tam nie wychodzi super, bo nie ma się kondycji, bo nie mam kondycji, trzeba przyznać, ale nawet jak się właśnie wyjeżdża się na niektóre punkty, to ci ludzie się rozpełzają w ciągu chwili, bo jest tutaj masa różnych szlaków. A dobra, ja widzę, bo zaczęłam już ogólnie ręka boleć i w ogóle śpimy w takim fajnym austriackim domku, może wam zrobię taką przebitkę na dalej. No i to w ogóle tutaj w okolicy są domki, więc ogólnie śpimy w takim. Nie wiem, czy widać, czy nie. No i tutaj mamy okolicę naszą.
Kolejny dzień, kolejne miejsce. Tym razem zdecydowaliśmy się wyjechać na Molteri Glacier, czyli na 3150 metrów, no ale zapytać się do wycieczki, czy faktycznie wyjechaliśmy na sam szczyt, czy nie. Ogólnie pierwsza część trasy to jest Express Molterier i to mamy po prostu wydrążoną w skalę kolejkę, którą jedziemy bardzo szybko. W ciągu 8 minut byliśmy na pierwszym etapie wyciągu. Drugi etap to mamy wyciąg gondolowy. No i cóż, cieszę się, że tam pojechałam, bo naprawdę było bardzo warto. I jeszcze jest trzeci etap kolejki, ale zatem o tym troszkę za chwilkę. Pierwszy macie obraz poharatany za szybą. Dopiero później się zorientowała moja siostra, że da się okienko uchylić, otworzyć, żeby właśnie był taki ładny obraz, taki ładny widok. Jesteśmy właśnie na Molteri Glacier, jakoś tak się mówi po austriacku, po niemiecku, nie jestem pewna. Po prostu na lodowcu Molteri. No i cóż, chcieliśmy wyjechać tam aż na sam szczyt, tam do góry, ale dzisiaj kolejka jest wyłączona, to już tylko tamta trzecia, bo dwoma pierwszymi dostaliśmy się tutaj właśnie na górę, na pewien punkt, no a dalsza część z racji złych warunków pogodowych prawdopodobnie, bo to po prostu jak jest mocniejszy wiatr, czy właśnie jak jest zagrożenie deszczem, czy tam śniegiem, różnymi takimi, wiecie, naturalnymi niedobrą pogodą, co po prostu uważają za lekkie zagrożenie, to wyłączają tą trzecią część odcinka. To normalnie jest też miejsce do jeżdżenia na nartach, taki cały kurort narciarski. No i jest przepięknie, jest bardzo ładnie, też z każdej strony góry jest cudnie, tylko no ta trzecia część kolejki nie działa, niestety. I w sumie myślałam, że to będzie troszkę ładnie, może dlatego, że po prostu wczoraj było przepięknie, dwa dni temu też było pięknie. Ale było słońce, po prostu w momencie jak świeci słońce, to jest całkiem inaczej. Jest o wiele piękniej, o wiele ładniej. A jak tutaj wyjechaliśmy, to było cały czas za mgłą. Może nie aż tak za mgłą, ale po prostu nie było słońca i było chmury. Nadal są chmury. Coś czuję, że za chwilę tutaj może padać deszcz, bo się takie zbierają ciemne chmury, ale zobaczymy. No i tak teraz tutaj sobie chodzimy, spacerujemy, bo jest tutaj miejsce po prostu takie do spacerowania właśnie na spokojnie, bez większego wysiłku energetycznego. No i jak na razie Austria. Dzisiaj w ogóle to jest ostatni nasz pełny dzień tutaj w Austrii. Jutro już idziemy do domu. Jest tutaj przepięknie, jest cudnie. Żałuję, że wcześniej jakoś tak bardzo nie patrzyłam na to, żeby właśnie tutaj te kierunki jechać. Ale jak tu już jestem, to chcę tutaj się wracać, bo są cudne. No i tak naprawdę się przyjedzie kilkanaście kilometrów i już jest trochę inne pasmo górskie, trochę inaczej te góry wyglądają. Już nie widać innych szczytów, już są kolejne szczyty. Wszędzie są góry i to jest przecudne, przepiękne. U nas w Polsce tego aż tak bardzo nie ma, u nas tylko jest kilka wyjazdów, a tu wyciągów tutaj w sumie na każdym zakręcie, więc można powiedzieć, że są różne wyciągi, na które po prostu można pójść, wyjechać i być na 2000 metrów ponad w ciągu chwili, w ciągu po prostu kilkunastu minut wyjechać, a na stronę się trochę namęczyć. W zimie to po prostu musi być raj dla osób, które jeżdżą na nartach czy na snowboardzie. Zazdroszczę, to musi być przepięknie, przecudnie, no i sama trasa teraz jest niesamowita, no i się ciągnie i ciągnie. Ja niestety nie jeżdżę, więc nie poczuję nigdy tej atmosfery. No i cóż, wyjazd jest super, wyjazd bardzo udany. Szkoda, że już się kończy, bo to bym z chęcią bym jeszcze pobyła trochę kilka dni. Bym pozwiedzała, pochodziła po jeszcze innych miejscach. Bym po prostu
tak tu odpoczęła i na spokojnie jeszcze kilka dni możemy tu być. Więc na pewno do Austrii sobie wrócę kiedyś, a teraz już tam idę do mojej rodzinki, bo widzę, że rodzice idą dalej, a siostra jeszcze chwilkę odpoczywa. No i tak naprawdę lodowce, pierwszego dnia lodowy spasterze, w sumie drugiego jak byliśmy na trasie widokowej, no znika, powoli go nie będzie, tak jak mówiłam wszędzie w telewizji, co roku mniej więcej 20 metrów topnieje, tak jeżeli chodzi na długość i 5 metrów na wysokość, to jest ogromne, ogólnie tam też właśnie były zdjęcia, jak widzieliście, ile on znika w ciągu tych danych 5 lat, jak tam było zaznaczone i ogrom tego niknie. Zresztą tu jest bardzo ciepło, jesteśmy na prawie 3000 metrów, a chodzimy sobie, tak wiecie, na letniaka można powiedzieć. No mam wadę, mam pod koszulką bluzkę z takim rękawkiem, bluzę i taką cieniutką kurtkę, ale jest mi ciepło. Jak świeci słońce, to od razu jest cieplej. Wcześniej nam było troszkę chłodno, jak tu wyjechaliśmy, to jest około 10 stopni, ale no litości, jest po prostu bardzo, to bardzo ciepło. W sumie tylko nam wczoraj troszkę padał deszcz, a tak to jest mega, super pogoda się nam trafiła, aż pozazdrościć nam można. Ja sobie sama zazdroszczę w tym momencie, że tu jestem i polecam bardzo Austrię na wypad. Nie mamy daleko z Polski, tutaj z krańców południowych to już w ogóle rzut beretem. Wiem, że kiedyś będę chciała tu wrócić, ale na pewno w najbliższym czasie, może Wiedeń kiedyś, bo dawno nie byłam w nim. Więc tyle. Lodowca wróciliśmy dość wcześnie, a była dobra pogoda, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy na wodospad, czyli Gardvasfervall, w naszej miejscowości Glopskirchen Dolach dokładnie. I cóż, nie żałujemy, był fajny spacer, około godziny 90-minutowy i mieliśmy przepiękny widok, gdzie tam też sobie usiedliśmy na chwilkę i mogliśmy podziwiać okolice. No i sam szum wody jest niesamowity i bardzo odprężający. Ostatnia kawa na naszym tarasie. Mogłabym mieć taki taras, taki widok, no i też taki kubek i oczywiście taki stół, bo jest przepiękny z tymi krzesłami, aż miałam o to zapytać ją właścicielki, gdzie kupiła, po prostu jest przepiękny, przecudny. A teraz zabieram Was na mały room tour, w sumie apart tour tak naprawdę, na naszego miejsca, gdzie spaliśmy. Tutaj jest sypialnia moich rodziców. Po drugiej stronie było miejsce, gdzie spałyśmy ja i moja siostra. Ogólnie bardzo fajnie zrobione, zadbane o każdy element w tym mieszkaniu, ale to przekonacie się kawałek dalej. Mieliśmy dwa balkony i też dwa miejsca do siedzenia, znaczy podwójne dwa. Tutaj mały korytarz, który prowadzi nas po lewej stronie do kuchni, a po prawej stronie do łazienki. W kuchni było wszystko, był toster ekspres, piekarnik gotowy z blachą, z papierem, czajnik, cały zestaw kuchenny, talerze, szklanki, po prostu pomyślane o wszystkim, każdy detal zadbany. Tutaj mamy widok na drugą część naszego balkonu, znaczy na nasz drugi balkon. Powyżej były góry, a po lewej stronie mamy łazienkę. Nigdy nie byłam w tak dużej łazience. No i mamy, jak widzimy, wszystko klasycznie i zadbane o każdy najmniejszy detal. Nie było pralki, bo miała być pralka jeszcze, ale była miska do prania. A tu jest nasze drugie miejsce do siedzenia, więc w jednym najczęściej siedzieliśmy my, a w drugim rodzice.
Bardzo polecam to miejsce, dopiero nowo co otwarte, bo w maju pani ma 70 lat, właścicielka tego miejsca i bardzo dba, żeby właśnie osoby, które u niej mieszkają, czuły się jak u siebie w domu, co czuć. Też nam przyniosła raz swojego ogórka i przetwory, co było bardzo miłe. Tu jest miejsce z zewnątrz, jak wygląda. Ogólnie jeden z ładniejszych domków w okolicy, właśnie no takie wykończenia zielone. A tu po drugiej stronie, no i też ogródek, z którego też mogliśmy korzystać, ale jakoś tak balkon nam wystarczył, to był ten niższy balkon nasz. Górna część nie była wykorzystana. A teraz niestety żegnamy się z Austrią, no i już wracam powoli do domu, czego no już smutno mi jest bardzo. Ja jechałam teraz tak naprawdę całą Czeską, tak mi się trafiło i mi się dobrze prowadziło samochód. No i cóż, mam nadzieję, że Austria Wam się podobała ze mną. Jak tak, łapka do góry i zostańcie tam dłużej w moim świecie, w moim życiu. Zobaczymy w następnym filmiku. Bye, bye.